Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXo i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mass Effect. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, z tego co ja sam pamiętam, udało nam się tutaj Tali, nie wiem szczerze jak to czytać, szczególnie tą dalszą część jej imienia i nazwiska. Tak czy jak udało nam się ocalić z rąk jakichś tam zabójców wynajętych przez Sarena. I cóż, chciałem się na pewno wrócić do okręgu, dlatego że tam mamy jeszcze do potwierania jakieś save'y w całym tym barze. Nie wiem, czy będę mógł to teraz zrobić, mam taką nadzieję. My chcemy do Nory Chory, czy nie wiem, czemu to się tak nazywa, ale tak czy jak też w tym właśnie barze mamy kolejną misję do wykonania związaną z tym, że mamy znaleźć dla tej jednej laski, co mówiłem, że jest zwykłą dziwką, tego gościa, który właśnie też tutaj powinien być. Dotarłeś do klubu dżentelmenów. No właśnie, bardzo dobrze. Także chodźmy tam. Mam nadzieję, że ten klub nie będzie jakiś wyludniony albo coś po tej mojej akcji, co tu się odbyła wcześniej. Nie. Wszystko wróciło na swoje miejsce. No i trochę rzeczy tutaj mamy, dlatego się trochę poprzechodzimy. Barman, może coś ciekawego zechcesz powiedzieć? Nie, tutaj. No i sprzejdźmy się tak naokoło. Nie wiem, czy tego gościa mógłbym znaleźć. Dobra, to jest chyba ten ziomek. Czy ewentualnie z jakimś... Tutaj możemy na przykład z bywalcem pogadać, zobaczmy. No, proszę, mówię. No, fajny klub, nie powiem, że nie. Okej, okay. O, bywalec kolejny. Okej. Okay. O, możemy usiąść. O, to zaraz, chwilę. Tu jeszcze mamy... Jenne, czyli może Jenne. Gina, nie wiem, jak zaraz zobaczymy, jak ona w sumie się nazywa. Pogadajmy sobie z nią. Przysuko. Aha, super, no to ciężko będzie. No dobra, usiądźmy sobie, czemu nie? Zrelaksuj się, oczywiście, że się zrelaksuj. Pochyl się siedząc, okej. Aha, okej, czyli możemy sobie wybrać i się po prostu możemy patrzeć, tak? No nie wiem, jakoś mnie nie jarają takie tekstury i tak dalej, także chodźmy stąd. No ale było całkiem spoko. Skoro możemy, taką opcję mamy, to czemu nie? Mogę z tobą pogadać teraz? No nie możemy. Dobra, tu mamy wyjście, to nie, to wyjście nie chcę. Chcę się udać na zaplecze, że tak powiem, bo na zapleczu tam są rzeczy do pohakowania. Nie wiem, kto tu... A. Chyba możemy mieć problem, albo i nie. Chyba możemy tam wejść. Dlatego, że tu po drodze jakieś rzeczy były do otwarcia, no dokładnie. Ja tego nie mogłem. Omniżelu, nie, to ręczne przyjęcie, dlatego, że mówię, teraz mam... O Jezu. Mam ludzi, którzy... Ojeju. Nie zdążę. No, nie wiem, czy jest sens próbować, ale udało się. Okej, no nic ciekawego, ktoś tu się chichra. Może zapiszę grę, bodajże w 6, tak? Tak. I to mi chowa hat, tak więc, no, pokaż się chat, dziękuję. Okej, za każdym razem jak robię ksywa, ktoś tu się śmieje, no dobra, chodźmy tutaj. Tego, że tutaj również coś miałem bodajże do otwarcia, ale tego otworzyć nie mogą. O właśnie, safe w ścianie. Rozpocznij ręczne przejęcie. Okej, ojeju. O, teraz, okej. Dobra. Bierzemy wszystko, nie będę czytał, co to jest. Zaraz może sobie to jeszcze przepatrzymy w EQ. A na razie chodźmy, tutaj się da. Nie, tutaj się nie da, no dobra. To chodźmy dalej. Czyli w sumie to, co zrobić chciałem tutaj, to zrobiłem. To znaczy potwieram te dwa sejfy. Bo wcześniej nie mogłem, bo nie miałem kajdana. Ani nikogo zbytnio od technologii. A teraz pogadajmy sobie z tym Harkinem całym. Może ja będę sobie robił... A nie, mam lepszy pomysł. Może sobie po prostu zmienię sterowanie. Quick save'a sobie zmienię po prostu pod na przykład 8 na klawiaturze numerycznej. Dlatego, że pod 9 mam nagrywanie, chociaż w sumie nie. W sumie nie, bo to trochę za blisko. Może pod 5, no nie pod 5. Chciałem pod 1 na numerycznej. O, 1 na numerycznej może być. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś inny też skrót. I teraz mogę sobie 1 na numerycznej kliknąć. Chyba. Tak, i się zrobi safe. Bardzo dobrze. No to pogadajmy tutaj z Harkinem i zobaczymy, co nam powie na temat tamtej pani, dla której tego w sumie questa wykonujemy. Dobra, teraz czy to jest on?
Bo ja szczerze nie jestem pewien. Tak, to chodzi tu. Nie, to jakiś generał Septimus ma być. Pytanie, gdzie ja go znajdę? Ja go tu nigdzie nie widziałem, szczerze. A miał być tutaj. No dobra, to już mamy pierwszy problem, bo ja go tu nigdzie za cholerę nie widzę. No to jest, nie powiem, ciekawostka przyrodnicza. No tu ciekawe dźwięki w tle słychać, ale nie wiem skąd te dźwięki dobiegają, jak tam się ewentualnie dostać. Może luknijmy na mapę. We are here. Ale on gdzieś tu jest. Jak ja go nie widziałem? Niemożliwe. Jest nawet zaznaczony na minimapce. Zaraz podejdę w tamto miejsce i zobaczymy, który z nich to właśnie on. Mapa. Aha, o jest, Boże, to ty tu siedzisz, Jezus Maria. No dobra, no zapiszmy i pogadajmy z nim. What do you want? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. Then why create rumors and lies about this woman? Because she rejected me. Me, Septimus Araka, General of the Turian Fleet. I think I can see why you're upset. But spreading these lies won't make it better. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. No i proszę bardzo, tutaj nam się bardzo płaca nasza perswazja. Możemy mu powiedzieć, żeby się ogarnął i żeby nie chlał przede wszystkim. General, did you ever win a battle by moping in a bar? Ha, war. That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? I don't think it could hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Even if she won't have me back. This is no place for someone of your stature, General. All right. I'll go to her. After I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? What do you want me to do? There's an El-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why would he think such a thing? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this data pad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the El-Corps. Who am I taking it to, and where is he? His name is Zaltan. He's an El-Corps diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself one day. No proszę, czyli się też dowiedzieliśmy, że mamy oddać to starego datapada, co on nam dał, dla tego gościa, który w ogóle nam, od którego się ta misja zaczęła tak naprawdę. Tak więc dobra, fajnie, stąd możemy już chyba spadać, wątpię, że tu kiedykolwiek wrócimy, chociaż oczywiście nie mówię, że nie. No ale tak czy siak wrócimy się teraz do sektorów prezydium i pójdziemy najpierw oddać do tego ziomka, potem jeszcze do tej Shairi, tak, czy tam Shairi, nie wiem jak to się mówi. Tak czy siak właśnie zaczniemy od ambasad, o właśnie, od ambasad. Pójdziemy do ambasad, pogadamy z tym gościem, damy mu tego datapada, a potem pójdziemy właśnie do Shairi, bo miała nam jakąś miłą nagrodę wręczyć, także ja jestem jak najbardziej otwarty na takie rzeczy. I jesteśmy w ambasadach prezydium i teraz dokładnie gdzie oni byli nie pamiętam, ale bodajże szło się tutaj tak jak do naszej ambasady, tylko dalej prosto, a nie skręcało się w prawo, ile mnie pamięć nie myli, a mam nadzieję, że tak jest. Także otwórzmy sobie tutaj drzwi. Chodźmy tutaj. Tak, i tutaj się idzie do naszej ambasady, gdzie nie mamy Udiny, bo on teraz siedzi w Cytadeli, ale my jesteśmy tutaj i to właśnie z tobą mamy pogadać, tak więc ponownie
quicksave, ale chyba będę musiał z tej jedynki na numerycznej zmienić, bo mi ciężko w ten przycisk trafiać, ale to jeszcze zobaczę, a na razie z nim pogadajmy. Strange greeting, human. This is really not a good time. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving. I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. You are mistaken. See this here if you don't believe us. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Anxious request. Please, human, if you will excuse me, I must go now. I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving. You see, Din, not all humans are as you say. I'm sure the Earth Clan stands to profit. No proszę. Nice. Ten nadal nas nie lubi, ale kto byś tym przejmował, Boże, zabrakło mi słowa, bo strasznie nie lubię, jak ktoś w grze gada i ja mam jeszcze głodać i się skupiam na tym, żeby wiedzieć, co on głoda i żebym ja dobrze głodał, to w ogóle, jak tak mówię, śląsko łódko, to masakra jest. Jakby się ktoś pytał, nie jestem ze Śląska, po prostu jakoś tak czasami i samo wchodzi i we mnie, to czy mi się wydawało, czy co możemy pogadać? Nie, chyba nie, dobra, wydawało mi się. To co teraz? Teraz do tej jej komnat, to w sumie możemy użyć cytadelskiej tej kolejki szybkiej, bo czemu nie? Nie wiem, czy to będzie szybsze, czy szybciej by mi było pójść na piechotę, ale kto by się tym przejmował? Pokoje, matresy. No i chodźmy. I tak jak mówię, powiemy jej, co tam udało nam się zrobić, no i miejmy nadzieję, że będzie nam wdzięczna w różne sposoby. A zobaczymy, jakie to będą sposoby. No cóż, także chodźmy. A co, mogę o czymś ciekawym pogadać jeszcze? Septimus has sent word. Apparently he sought the consort's forgiveness. No, dobra, dzięki, że mi mówisz to, co już wiem. Naprawdę, dzięki. O, także chodźmy dalej. No i pogadajmy z nią. Chyba nikt tutaj się nas nie będzie czepiał. Dokładnie, możemy sobie tam wejść, że tak powiem, bezproblemowo. To sobie ponownie zapiszemy. Mówię. Właśnie o tym mówię, nie trafiam ciągle w przyciski na numerycznej, bo z numerycznej bardzo, bardzo rzadko. Bardzo, bardzo rzadko trafiam. No dobra, dajmy dalej. No i mamy Shire, tak więc pogadajmy z nią. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. Even the Alcor diplomat has withdrawn his campaign against me. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander, but I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested. I'd be honored. I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. I see you. Your uniform fits as though you were born wearing it. You are a soldier through and through, proud, solitary, alone, but it gives you strength. It is that strength that people are drawn to. It is why you lead and others follow without question. You will need that leadership in the battles to come. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. You have quite a gift, Shaira. Thank you. Not everyone appreciates it as you do. Never underestimate the power of words. Here, Commander. In light of your efforts with the Alcor ambassador, I would like you to have this small trinket. What is it? A small mystery. I have never learned its use or purpose, but I sense it is time for me to pass it on. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you.
Commander Shepard. They will give you strength. No, nice. Jeszcze level dostaliśmy trochę. Rzeczy ona coś nam dała. Jestem ciekawy, co to w sumie jest. Nie wiem, czy coś tu wyświetliło. No tak czy jak tutaj udało nam się zrobić tą misję. Bardzo fajnie. To cóż, zająłbym się tym, po pierwsze, żeby... pod którym był... O właśnie, a pod tym było. Mamy 4 aż punkty. Spoko. No i pytanie, co ja chcę? Przywracanie... O! To jest spoko. To jest to wezmę. Wzmocnienie tarczy. Przywraca część twoich tarczy, nawet gdy jesteś pod ostrzałem. To jest akurat spoko. Weźmiemy sobie odkształcenie, myślę. Albo rzut, albo adept. Albo barierę, o. Wydłuża czas działania bariery do iluś tam sekund i zwiększa opancerzenie. Dobra, weźmiemy zastój, okej. I jeszcze jeden punkcik mamy. No i ten zastój możemy. Sprawia, że cel jest niezdolny do ruchu bądź ataku, ale zarazem niewrażliwy na obrażenie. Członkowie drużyny nie będą używać zastoju i nie zostanie on wybrany z okręgu mocy. Słabe. Ta osobliwość jest spoko. To osobliwość to bym sobie poszedł w to, ale to daleko się odblokowuje, dlatego w to już pójdziemy. Bo osobliwość jest naprawdę, naprawdę spoko. Kajdan Alenko, 4 punkty masz, kolego. Masz 7 level. Dobra, damy ci może bariery. Albo tą deszyfrację jeszcze lepiej. Może używać umiejętności deszyfracji na średnich zabezpieczeniach. O, to bym sobie wziął. Zadaje 100 obrażeń w promieniu 8 metrów. Przegrzewa broń przeciwnika. Rozpala ją zadając 3 obrażenia na sekundę. Nieźle. Zwiększa wytrzymałość tarczy. Tutaj strażnik. Dobra, to damy mu trochę tego strażnika. Pierwsza pomoc. O, niekoniecznie. To może barierę. Okej. Okay. No i talia. Talia tutaj nie jest w ogóle ulepszona o 14. Dobra, zobaczymy, jak jej automatycznie przydzieli. Strzelec wyborowy. Wzmocnienie tarczy. W ten sposób. Dobra, ja jej to na razie zostawię. Naprawdę nie chcę mi się patrzeć tutaj na to wszystko, jak to się rozdało. Niech będzie. Nie wiem, czy ja z nią będę często chodził, także... Także tak, o nie, schowaj to, po co, nie denerwuj się, spokojnie, Shepard, John, powinien chyba mówić do niego po imieniu, ale jakoś wszyscy mówią po nazwisku i każdy się przyzwyczaja. Dobra, to w takim razie wypadamy stąd i idziemy dalej. Czyli zobaczmy sobie nasz journal. Prośba reporterki, o to możemy, bo to dosyć szybko pójdzie, do górnego okręgu, dobra, okej, okay, to też jest bodajże w okręgach, tak, w akademii, dziwna transmisja, nietypowo, czy to już w innych systemach, dobra, to teraz właśnie tam się udamy, jeszcze, właśnie, to skanowanie opiekunów, to jest też ciekawa rzecz, dlatego, że ja je będę musiał wszystkie znaleźć, żeby tą misję wykonać. Nie wiem, czy ją będę robił teraz. No, będziemy chyba potem mogli normalnie, swobodnie tutaj na Cytadelę wrócić, tak więc jeżeli uznam, że powinienem zrobić tą misję, no to wtedy w ogóle ja może poszedł do kolejki, a nie będę latał nie wiadomo ile. Tylko gdzie to było? Tutaj bodajże. Także chodźmy. Bo przeskanowałem dopiero 3 tych opiekunów. Wiadomo, jak gdzieś po drodze jeszcze je znajdę, no to oczywiście jak najbardziej. Jak najbardziej tam podejdę i zeskanuję, ale na razie się przenieśmy tutaj, bodajże kliknąłem Akademię, SOC, czyli Służb Ochrony Cytadeli, tak to zostało przetłumaczone na język nasz piękny polski. Dobra, jesteśmy, aha, i jesteśmy bezpośrednio w tej, tak? Tak, i tu mamy, dobra, to zaczniemy właśnie od tego, żebym tylko dobrze poszedł, dobrze, idę w tą odnogę, okej. Okay. To chodźmy, a potem pójdziemy do górnego okręgu i zrobimy to z tą całą reporterką, dla której mamy dysk pięści, tak on tak się nazywał, chyba tak. Chociaż nie jestem do końca pewien, to oczywiście jeszcze najpierw save, okej. Okay. Zmienię chyba sobie jakoś ten przycisk na inny, ale to później, także pogadałem tutaj z Jaledem. No i zobaczymy, co nam powie odnośnie tej misji, co nam zlecił, bo trochę ona się skomplikowała i wyszło nam to, że to nie jest tym, co jest taki zły chyba bardziej i on nas próbował oszukać. Hello again. Did you have any luck finding Shorben? I found out you've been lying to me, Jaleed. Lying? Why would I lie to you? What about the Keeper data? We know about that. He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorben would kill me to get the data, so I... Well, I was hoping you'd take care of him.
I'm scanning the Keepers for Shorman, but you two need to stop fighting. You're helping us? But, well, if you say so. Well, if Shorban can forgive and forget, then so can I. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Okej, no dobra. Tak więc co, ta misja zakończona czy nie? Chyba nie. Nie, ta misja zakończona. Okej, dobra. To teraz, tak jak mówię, pójdziemy do tej prośby reporterki. To się znajduje gdzieś tutaj na górze. Jak stąd się wychodzi, proszę mi tylko powiedzieć. Tam jest, dobra, czyli idę w dobrą stronę, czyli w stronę tą. Także chodźmy. No i tak jak mówię, jeszcze zrobimy z tą panią reporterką, a potem już chyba się zajmiemy, myślę, misjami głównymi. Z tego, co tam patrzyłem, jak stąd wyjść? To jest dobre pytanie. Do doków nie, do prezydium nie, tu jest do dolnego okręgu, czyli w tą stronę, tak chyba. Tylko pójdziemy niestety do dolnego, ja potrzebuję do górnego, ale to nic. Tak, mam nadzieję, że dobrze. Tak, do okręgów, okej. No to oni sobie pewnie coś tam pogadają teraz. Zaraz zobaczymy, tak czy jak posłuchajmy sobie windowej muzyczki. In remembrance of Eden Prime, we present another Profile in Courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance Military on the extranet. Keyword, courage. Okej, mówili tutaj o jakiejś pani żołnierz, która broniła kolonistów na Eden Prime podczas ataku. No i niestety poległa. Dobra, tak więc jesteśmy w tym całym dolnym okręgu, nie rozumiem tego długiego w chuj tunelu, który jest kompletnie zbędny, ale kto by się tym przejmował, chodźmy dalej. O, mam opiekuna, to go zeskanujemy od razu, bo tak jak mówię, jeżeli jakiegoś znajdę, to z chęcią przeskanuję. Zawsze to kasa i trochę doświadczenia, a myślę, że to omówienie jest jakoś mocno szkodliwe. Teraz moje pytanie, gdzie jest pani reporterka? Ona mówiła w górnym, tak? Górny rynek, do dolnego rynku. O, tutaj, dobra. Czyli ona gdzieś tutaj sobie powinna stać, chyba. Tak, jest, pojawiła się. Dobra, wcześniej tu nie było. Safe. O, teraz trafiłem w jedynkę za pierwszym razem. Wow. Dobra, pogadajmy z nią. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist's files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander, for your trouble. Tutaj coś możemy. Mogę zaoferować więcej. No w sumie czemu nie, skoro mam taką dodatkową opcję za moją tą perswazję, to czemu nie? What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Aha, czyli po prostu za to dostałem więcej kasy. Nice. Dobra, to się na pewno opłacało. No i zobaczmy sobie teraz journal. Cytadela Fa, no to nie, no i te skanowanie opiekunów, czyli dobra, co teraz? Cytadela, mamy wrócić do... mamy jeszcze... nie potrzebujesz już Garusa, jednak może on robić przedtem walce z Salonem, jeśli przypadkiem do niego wpadniesz, może warto go wysłuchać. A gdzie ja mogę go znaleźć? A, dobra. Poszedł do tej kliniki, która jest tu zaraz obok. Też się do tam przejdziemy i mam nadzieję, że on tam będzie. To sobie z nim pogadamy, bo być może on będzie nam w stanie jakoś pomóc. Z tego co widziałem, to tam właśnie jeszcze w wyborze drużyny było miejsce na jednego Turianina, czyli to zapewne będzie on. Tak przynajmniej strzelam, bo już wątpię, że jakiegoś innego Turiana. Tym bardziej, że tam misja się bodajże nazywa pozyskanie tech, pozyskanie pomocy, czy tam ludzi, czy jak tam. Jakoś tak w każdym razie. Tu mam tą klinikę, tak, dobra, zobaczmy. Jest tutaj pan Garus, bodajże on się nazywał. Mamy tu panią doktor, ale Garusa? Nie, może pogadajmy z nią o nim. I need those supplies for my clinic. I can't
can't. You can and you will, or your story won't stay secret for long. Don't disappoint me, Doctor. Oh, Commander Shepard, I didn't see you come in. Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. Okej, przepraszam was bardzo, musiałem zrobić cięcie, którego nie zrobiłem, także po prostu wam wyciąłem chwilę, moment, kiedy mnie przy komputerze nie było. Także odcinek gdzieś z minutę dłuższy nagram i zobaczmy, co tu ten... co tu się dzieje? Aha, ktoś tam ją szantażował, dobra. No dobra, lecimy po prostu z pierwszą opcją. I might be able to help you. I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges, they just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they are blackmailing me. I have to give them what they want. If the board finds out about my past, I could lose my license, they'll shut my clinic down. Maybe I can get you out of this. Tell me what they want. I have to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Give me your contact's name. I'll deal with this guy, whoever he is. Deal with him? But won't they expose my past? I'll make sure they don't tell anyone. I was told to speak with a merchant named Morlan, down in the markets. I really appreciate this, Commander. Thank you. You're a doctor? My parents. I chose to keep the medical tradition alive, but... To już słyszeliśmy, tak więc wyjdźmy po prostu. Soldiers isn't my idea of fun. I'll be going now. Goodbye, Commander. Nice talking to you. No proszę, nie dowiedzieliśmy się nic o Garusie, ale się okazało, że mamy jakiegoś szantażystę. System przeciwpożarowy, raczej mnie to nie jara zbytnio. No dobra, to w takim razie chodźmy jeszcze, możemy Medigel uzupełnić, chociaż widzę, mam niewykorzystany kompletnie. A to dobrze. No i co? Lecimy na dół. Jak to się tam szło do tego dolnego rynku? Górny rynek do dolnego rynku, proszę bardzo. Chociaż tutaj chyba też możemy zejść do dolnego rynku. Nie, tu jest, przepraszam, to jest do akademii, to nie. Fajne w sumie są te strzałki do rynków i nory chory. Tak więc pójdziemy właśnie w tą stronę i to gdzieś tutaj będzie. Nie wiem, czy tutaj jeszcze ktoś by miał jakiegoś questa. Tu widzę, że się questy jednak mogą pojawiać z czasem. Ale już nie chcę się latać ciągle i ciągle. Okej, dobra, mamy wczytywanko, nie, może tu jakiś opiekun będzie w rogu czy coś. Go zeskanował, albo i nie, bo chyba nikogo tu nie ma. O, proszę, tutaj kogoś chyba z kim możemy pogadać. A nie, to pewnie któryś z handlarzy tak kupujący. Z nimi już gadałem, tak, że to nie ma co. Musimy tak czy siak zejść na dół, bo to gdzieś tam ma być, ten cały handlarz. I on jakoś tam na M nazywał. Czyżby to był ten? Tak, to ten. No dobra, to pogadajmy z nim, zobaczymy co wie. Hello there. Welcome to Moreland's famous shop. You want many good supplies, yes? You were expecting a delivery of medical supplies? But I was told the doctor would be bringing them. Change of plans. A change, but the doctor... I don't... This is not right, human. Shut up, Moreland. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Leave the doctor alone. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. Nie mam tutaj za bardzo jak na niego wpłynąć perswazją, ale może tutaj trochę mu zagrozimy, bo czemu nie? Aha, nie mogę. Aha, bo to też jest szantaż, tak mi się wydaje. No dobra. Maybe we can find a way to make both sides happy here. What the hell? No dobra, zaczął się z nami po prostu strzelać. Dobra, okej. Okay. No to już mu się mu nastrzelało. Aha, i po prostu nie żyje, tak? No, nikt się widzę zbytnio nie przejął. Okej. Okay. On zaczął, nie ja, on zaczął. Mogę z tobą pogadać jeszcze? Well, that'll certainly change things around here. For the better. He was a brute.
a bully. What do you know about Baines? I have never met him, human. I only worked with the one who spoke with the doctor. Goodbye. Yes, all right then. Good tidings to you, human. No, już zniknęło jego ciało, jej. Zero dowodów. Gra mnie oczyszcza sama. No nieźle. Dobra. Ale słuchajcie, na tym odcinek zakończymy. Już miałem iść dalej, ale sobie tak spojrzałem na zegarek. Mamy 31 minut. Czyli akurat wyjdzie po mniej więcej wycięciu tego, co mnie przy komputerze nie było jakiejś, czyli minuty. Pół godziny, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.